Sławek, w sobotę czeka Was mecz z Koroną Kielce. Robi się wokół tego spotkania taka medialna otoczka. Faktycznie jest tak, że to taki mecz sezonu dla Krakowi? Znaczy na pewno ten mecz jest dla nas ważny i chyba najważniejszy, bo walczymy o tą pierwszą ósemkę, o tą grupę mistrzowską. Nikt nie chce grać o utrzymanie, także na pewno zrobimy wszystko, żeby w tym meczu wygrać i osiągnąć ten cel, który zakładaliśmy sobie. Dużo mówicie już o sobotnim spotkaniu w szatni. No, żyjecie tym meczem, czy raczej koncentrujecie się jeszcze na bieżących sprawach? Znaczy każdy z nas chce się sam jakby przygotować do tego jak najlepiej, tak? Każdy z osobna, ale też jako cała drużyna, tak? Żeby przed tym meczem być dobrze ułożonym i jak najlepiej wyglądać w tym meczu. Także na pewno wszystko zrobimy w tym tygodniu, żeby tak było. Ja chciałem zapytać jeszcze o dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że Korona Kielce akurat w tej poprzedniej rundzie przerwała tą Waszą bardzo dobrą serię zwycięstw. To też taki może dodatkowy bodziec do tego, żeby się zrewanżować Kielczanom. Znaczy my w takim kierunku nie patrzymy, że gdzieś tam wcześniej Korona gdzieś tam nam te punkty zabrała i gdzie jakaś seria była dobra nasza. Koncentrujemy się na tym, co jest teraz i tak jak powiedziałem wcześniej, musimy wszystko zrobić, żeby wygrać mecz, a co się ułoży w kolejnych meczach, gdzie grają przeciwnicy, to tylko od tego zależy. Jak my wygramy, no to trzeba patrzeć jeszcze na kogoś innego. I na koniec jeszcze często to spotkanie, które przed nami dopiero jest porównywane do tego spotkania w Legnicy na koniec pierwszej ligi, gdzie wy musieliście wygrać, to jedno, ale też musieliście patrzeć na rywali, na to, co dzieje się na innych boiskach. Teraz jest podobna sytuacja. Myślisz, że te porównania mają sens? Znaczy no na pewno gdzieś to porównanie, można powiedzieć, że ten mecz na ogół może być taki porównywalny, że w tym meczu z Miedzią, a teraz mecz z Koroną. Jest prawie taki sam, ale wiadomo, że tamten mecz z Miedzią był o cel, gdzie grałeś jakby, mogłeś zostać jakby w pierwszej lidze, a nie awansować do ekstraklasy. Tutaj jest trochę inna sytuacja, bo w ekstraklasie zostajemy, tak? Gramy o to, czy po prostu będziesz w pierwszej ósemce, a czy będziesz grał w tej spadkowej drugiej grupie.